Cristiano Ronaldo jest piłkarzem, który swój ogromny sukces zawdzięcza przede wszystkim sobie. Są jednak osoby, które bardzo mu pomogły w drodze na sam szczyt piłkarskiego świata. Czasy dzieciństwa były szczególnie trudne w życiu Portugalczyka z powodu panującej biedy w jego rodzinie. W dzisiejszym odcinku chciałbym odpowiedzieć wam na pytanie, dlaczego Cristiano Ronaldo szukał pracowników pewnego McDonalda? Zapraszam do oglądania. Jakiś czas temu piłkarz Juventusu w wywiadzie dla telewizji ESPN przyznał, że chce znaleźć pewne pracownice restauracji McDonald's. Dlaczego? Pomagały mu one, dając jedzenie w ciężkich czasach dzieciństwa. Ronaldo chce zaprosić każdą z kobiet na kolację w swojej posiadłości. Byłbym bardzo szczęśliwy, gdybym mógł zaprosić je do Turynu lub Lizbony, gdyby przyjechały do mojego domu i zjadły ze mną kolację. CR7 pokazuje takimi czynami, że docenia każdego, kto pomógł mu na drodze do szczytu. Nie jest narcyzem skupiającym się tylko na sobie. Co ciekawe, według dziennikarzy La Nación udało się znaleźć jedną z kobiet, która wiele lat temu pomagała Cristiano Ronaldo. Jest nią Paula Lessa. Przyznała ona, że pamięta pewną gromadkę dzieciaków, które przychodziły i pytały o jedzenie tuż przed zamknięciem restauracji. Kiedy hamburgerów było za dużo, menedżer restauracji pozwalał nam je rozdawać. Robiłyśmy to zatem, a w gronie tych, którym pomagałyśmy, był i on. Pamiętam go dobrze, bo był najbardziej nieśmiały. Zawsze przychodzili około 23, żeby sprawdzić, czy mamy coś do jedzenia. Hamburgery i frytki, które nam zostały, mogli zabierać. Paula okazała się wielkoduszną kobietą, która bardzo pomogła Cristiano Ronaldo w trudnych czasach. Kobieta opowiedziała tę historię swojemu synowi, który nie mógł uwierzyć w historię matki. Do dziś się z tego śmieje. Oskarżał mnie o kłamstwo, bo nie mógł sobie wyobrazić, że jego własna matka dokarmiała Cristiano Ronaldo. Musimy sobie wyobrażać minę syna, który zdał sobie sprawę z prawdziwości tej historii. Nie jest to jedyny incydent w życiu piłkarza Juventusu, który jest związany z popularną siecią restauracji. Cofnijmy się do czasów, kiedy Cristiano był zawodnikiem Manchesteru United. Pewnego razu Wayne Rooney opowiedział anegdotę związaną z Portugalczykiem i McDonaldem. Pamiętam, jak razem chodziliśmy na treningi. Raz przed meczem poszliśmy do McDonalda, bo Cristiano chciał zjeść Big Maca. Podjeżdżaliśmy pod okienko, zabieraliśmy kanapkę i na mecz. Mogłoby się wydawać, że odżywianie w tego typu miejscach nie jest w stylu Cristiano Ronaldo. Były reprezentant Anglii jednak wyjaśnił, że Portugalczyk robił to po to, aby przybrać na masie. Takie jedzenie nie przeszkodziło piłkarzom w świętowaniu wielu sukcesów w drużynie Czerwonych Diabłów. Obecnie CR7 jest na restrykcyjnej diecie, która w żadnym wypadku nie dopuszcza do odwiedzin w takich restauracjach. To nie jedyny przypadek, w którym Cristiano Ronaldo pomaga ludziom spotkanym w przeszłości na swojej drodze. Tak jak wcześniej wspomniałem, Portugalczyk okazuje się wielkodusznym człowiekiem. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry footballteam.pl. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, do usłyszenia.